swojej strony chciałabym Państwa również bardzo serdecznie przywitać. Nazywam się Katarzyna Klejnoc. W Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania pełnię funkcję dyrektora biura. Jest mi niezmiernie miło, że Państwo przybyli na konferencję. Mam nadzieję, że będziemy mieli możliwość chwilę porozmawiania i zamienienia parę słów. Chciałabym poprosić Pana Michała o przedstawienie naszego projektu, który jest współfinansowany z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod tytułem Internetowa Ogólnopolska Baza Informatycznych Projektów Badawczych Otwartej Innowacji Platforma Współpracy Spinacz. Tak jak Kasia powiedziała, jest to projekt współfinansowany projekt programu Kreator Innowacyjności. I jest to projekt o zasięgu całego kraju. Pomysł na projekt wziął się stąd, że zauważyliśmy, iż środowisko otwartego oprogramowania i środowisko biznesu troszeczkę, każdy z tych środowisk troszeczkę sobie, tak? To znaczy każdy z tych środowisk żyje w swojej bańce, każdy z tych środowisk wykonuje swoje zadania, realizuje swoje projekty i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jest mało powierzchni styku pomiędzy tymi dwoma dziedzinami, pomiędzy tymi dwoma środowiskami. Stwierdziliśmy, że to jest coś, co należałoby zmienić. No właśnie. Beneficjenci projektu Spinacz to jest z jednej strony sektor nauki, czyli uczelnie, ośrodki naukowo-badawcze, pracownicy naukowi, studenci. Ponieważ uznaliśmy, że najłatwiej nam będzie ten sektor open source, ten sektor wolnego i otwartego oprogramowania włączać w biznes właśnie z pomocą ośrodków naukowych, ośrodków akademickich. Drugim dużym beneficjentem jest sektor biznesu, to znaczy duże firmy oraz mali i średni przedsiębiorcy. I to jest główny pomysł na projekt, tak? To znaczy budowa narzędzia ułatwiającego komercjalizację rozwiązań akademickich opartych o wolne i otwarte oprogramowanie. Czyli krótko mówiąc, powstają pewne rozwiązania otwarte źródłowe na uczelniach wyższych, natomiast bardzo średnio, tak wynika z tego, co zauważyliśmy i z tego, co udało nam się ustalić, bardzo średnio jest z komercjalizacją, czyli obracaniem tych rozwiązań software'owych, tych rozwiązań otwartych źródłowych w coś, co już przynosi jakiś zysk, tak? To znaczy w Polsce jesteśmy bardzo daleko za na przykład Stanami Zjednoczonymi, gdzie MIT tak jest bardzo znane z tego, że co pomysł, co projekt, to natychmiast pojawia się startup, natychmiast pojawia się jakaś firma związana z MIT, która już realizuje to komercyjnie, tak? Czyli już sprzedaje, już zarabia i już jest w stanie to komercjalizować. I to są główne założenia, tak? To znaczy głównymi założeniami są wspieranie przedsiębiorczości akademickiej, innowacyjnych projektów, komercjalizacja wyników prac badawczych. To wszystko wynika wprost z tego pomysłu na projekt, prawda? Ale tutaj dochodzimy do rzeczy ciekawszych, tak? To znaczy budowa wirtualnej platformy wymiany informacji. Powstał portal Spinacz, o którym za chwileczkę będę mówił, który służy do tego, ażeby następne założenie projektu powiązać sektor biznesu z sektorem nauki i pomagać w nawiązywaniu współpracy i tworzeniu projektu. To jest coś, co wynika z naszych obserwacji, tak? To znaczy powiedzieliśmy, że jest bardzo mała powierzchnia styku między biznesem a wolnym i otwartym oprogramowaniem. Natomiast tutaj widzimy to, co udało nam się ustalić jako przyczyny tego stanu rzeczy, tak? Znaczy jest słaba kooperacja między naukowcami a biznesowymi odbiorcami innowacyjnych rozwiązań i niewystarczająca wymiana informacji pomiędzy sektorem biznesu a sektorem nauki. Zwłaszcza jeżeli chodzi o rozwiązania otwarte źródłowe, tak? To znaczy wydaje się, że to otwarte źródło, to wolne oprogramowanie, to wciąż jest rozumiane w biznesie jako free as in free beer, tak? To znaczy z angielskiego, tak? Znaczy niewolne, a darmowe. Po
oprogramowanie. I to jest pewien problem, ponieważ z jednej strony biznes widzi wolne oprogramowanie jako coś darmowego, na czym nie za bardzo można zarabiać, a z drugiej strony twórcy wolnego oprogramowania mówią, nie, no to zupełnie nie o to chodzi, tak? To znaczy to darmowość czy koszt tego oprogramowania są zupełnie drugorzędne. Tu chodzi o te takie cztery wolności, tak, to chyba wszyscy wiemy, na czym opiera się filozofia wolnego oprogramowania. No właśnie, bariery współpracy między biznesem a nauką. No to też wynika z poprzedniego slajdu, tak? To znaczy jest to niewystarczający przepływ informacji w jedną i w drugą stronę. To znaczy na przykład biznes nie dostaje informacji o projektach, które się dzieją, które trwają na uczelniach. Nie dostaje informacji o efektach tych projektów, tak? Nie dostaje informacji o tym, co zostało wytworzone i nie dostaje informacji, w jaki sposób można to skomercjalizować. W związku z czym w drugą stronę ta komunikacja też nie działa, ponieważ nauka nie dostaje informacji zwrotnej pod tytułem tak, to nas interesuje, tak, chcielibyśmy to wdrożyć, koszty wdrożenia byłyby takie i możemy się podzielić zyskami w taki a taki sposób. Tak, znaczy ta współpraca nie jest w żaden sposób nawiązywana bardzo często niestety. Tak? Niska świadomość uczelni w dziedzinie potrzeb przedsiębiorców. To też jest problem, ponieważ uczelnie są zupełnie inaczej finansowane, to wszyscy wiemy, tak? Uczelnie są zupełnie inaczej finansowane niż firmy, w związku z czym zupełnie inaczej patrzą na te projekty, zupełnie w co innego, że tak powiem, inwestują czas i pieniądze, tak? Na uczelniach, to jest słuszne, od tego są uczelnie, tak? Na uczelniach inwestuje się w rozwiązania techniczne, w rozwiązania inżynieryjne, w dopracowanie strony techniczno-inżynieryjnej, tak? Natomiast przedsiębiorcę bardzo często interesuje również to oczywiście, tak? Ale również bardzo przedsiębiorcę interesuje to, w jaki sposób jest to opakowane, w jaki sposób można to sprzedać, tak? Jaki można na tym zbudować biznesplan, jak można to opakować i dać klientowi tak, żeby klient był faktycznie tym zainteresowany. To są dwie różne rzeczy, tak? Które co do których niestety i uczelnie, i biznes nadal nie do końca się dogadują i nigdy się nie dogadają tak w 100% z racji tego, że to są dwa zupełnie różne środowiska, tak? Ale będziemy starać się pomagać w tym, żeby się dogadywali. No i problem trzeci, tak, mała wiedza na temat dostępnych rozwiązań w sektorze biznesu. To też już mówiłem, nie ma tego przepływu informacji, więc biznes nie zdaje sobie sprawy, co już jest dostępne, tak? Czego nie trzeba kupować, a można na przykład użyć po prostu w ramach używania wolnego oprogramowania. To jest slajd, który Państwa prawdopodobnie mniej zainteresuje. To jest informacja o tym, jak promujemy projekt. Natomiast to jest również bardzo ważna część projektu, tak? To znaczy, skoro ustaliliśmy, że ta informacja i ten przepływ danych między biznesem a nauką kuleje, to promocja jest niesamowicie ważna, żeby zainteresować z jednej strony naukę, z drugiej strony biznes i tak jak w tej chwili mamy okazję widzieć przedstawicieli obu tych środowisk na jednej sali i mieć nadzieję, że potem się skontaktują i ten przepływ informacji się polepszy. Organizacja spotkań z firmami, uczelniami, ośrodkami badawczymi, uczestnictwo w konferencjach, targach, organizacja też konferencji targów, tak? Organizacja dwóch konferencji dotyczących projektu. To jest już założenie oczywiście wpisane w projekt, które musimy zrealizować i realizować będziemy. Promocja projektu na portalach społecznościowych oczywiście jako bardzo dobrej platformy do dostania się i do skontaktowania się z wieloma osobami, które mogą być zainteresowane, a może niekoniecznie mają okazję przyjść i się tutaj pojawić osobiście. W jaki sposób pozyskujemy projekty? Tak? Kampania e-mailowa, staramy się po prostu kontaktować bezpośrednio z twórcami projektów. Jeżeli projekt daje informacje o tym, w jaki sposób skontaktować się z twórcą czy twórcami, wykorzystujemy te informacje. Telefoniczny kontakt z potencjalnymi użytkownikami serwisu Spinacz i bezpośrednie spotkania z przedstawicielami uczelni, ośrodków naukowych i badawczych oraz firm, tak? Czyli również między innymi to, co dzisiaj robimy. I dalsze założenia projektu, tak? Tutaj dochodzimy już do bardziej technicznych rzeczy.
budowa platformy, tak? Platforma, czyli krótko mówiąc, jest to strona internetowa projektu, rozbudowana strona internetowa projektu, na której mogą się rejestrować zarówno instytucje, jak i osoby prywatne, mogą się rejestrować projekty open source. Za chwileczkę zresztą dojdziemy do bardziej technicznych informacji. Natomiast jak już stworzyliśmy, prawda, tą platformę, tę bazę danych, czas na pozyskiwanie projektów badawczych, co nie jest łatwe, bo uczelnie nie zawsze chętnie dzielą się informacjami, nawet jeżeli nie mają planu, to jest zaskakujące, tak? Nawet jeżeli dana uczelnia nie ma planu czy pomysłu, w jaki sposób skomercjalizować dany projekt, nadal zdarza się, że nie za bardzo chętnie dzieli się efektami swojej pracy, tak? I w tym momencie projekty, które mogłyby już funkcjonować w jakiś sposób na rynku, leżą i kurzą się gdzieś na półce. Także to też jest ważna część tego projektu. No tak, efekty badawcze, czyli również projekty open source, to są już bardziej efekty, tak? Punkt doradczo-konsultacyjny, to odsyłam na stronę i do osób już związanych konkretnie z tym punktem. Mam nadzieję, że znajdą Państwo u nich poradę, której by Państwo poszukiwali. Ale zapewniają usługi w dziedzinie prawa patentowego i prawa własności intelektualnej. To są dwa bardzo duże, kolejne problemy, które zidentyfikowaliśmy, tak? To znaczy, jak biznes patrzy na projekt open source, to natychmiast pojawiają się czerwone lampki pod tytułem: no dobrze, a co z prawami patentowymi? A co z prawami własności intelektualnej? Czy mogę ten konkretny projekt na tej konkretnej licencji open source, której, jak wiemy, są setki, tak? To znaczy, licencji open source z najróżniejszymi zapisami jest bardzo, bardzo dużo. W związku z czym trudno oczekiwać, aby firma zainteresowana danym konkretnym projektem, jeżeli nie przeszła tej drogi wcześniej, jeżeli sobie nie przepracowała danej licencji wcześniej i nie wie, tak, nie ma tej wiedzy instytucjonalnej, w jaki sposób wykorzystać projekt na takiej licencji w swojej działalności, jak widzi licencję, której nie zna, no trudno od nich oczekiwać, żeby natychmiast wskoczyli i prawda, zaczęli używać tego projektu, bo wiadomo, że tutaj pojawiają się pytania właśnie o własność intelektualną. Tak więc w takich sytuacjach odsyłam do naszego punktu konsultacyjnego, postaramy się pomóc. I organizacja dwóch konferencji, o czym już mówiliśmy. Tak, to jest nasz schemat. Platforma współpracy Spinacz, baza danych, a zarazem giełda. Tak, mówiliśmy o tym, że to jest baza danych, czyli można wyszukiwać, można w jakiś sposób katalogować dane. Natomiast można też informować o tym, co jest nam potrzebne. Tak? To znaczy, można się tam zarejestrować i nie tylko wyszukać projekt, który być może realizuje, odpowiada na nasze potrzeby, ale również można zasugerować, dać znać, że jesteśmy na przykład instytucją czy firmą, poszukujemy kogoś lub inną instytucję lub firmę, która byłaby w stanie zrobić coś takiego. Tak? Jeżeli czegoś takiego nie ma, jest szansa, że pojawi się ktoś, kto to zrobi. I skąd nazwa? Nazwa, myślę, że jest w miarę oczywista, tak? To znaczy, staramy się spinać sektor nauki i sektor biznesu, ale staramy się spinać te sektory na poziomie konkretnych projektów i konkretnych zapotrzebowań, tak? To znaczy, nie staramy się powodować nawiązywania współpracy bezpośredniej między na przykład firmą A a uczelnią B, czy na tym poziomie. Natomiast staramy się brać docierać do twórców konkretnych projektów, docierać do konkretnych firm mających konkretne zapotrzebowania i w jakiś sposób łączyć te dwa klocki, tak? W jakiś sposób łączyć te dwie części na tym poziomie. Wydaje nam się to o tyle sensowne, że jest to dużo bardziej granularne, tak? To znaczy dużo łatwiej znaleźć platformę współpracy między konkretnym zapotrzebowaniem biznesowym a konkretnym projektem realizującym to zapotrzebowanie, niż znaleźć platformę współpracy między dużą firmą a dużą uczelnią, tak? Tutaj w przypadku dużej firmy i dużej uczelni jest dużo więcej problemów, które trzeba w jakiś sposób przepracować i dużo więcej musi być części wspólnych, żeby ta współpraca miała sens. Jeżeli chodzi o konkretne zapotrzebowanie i konkretny projekt, wiadomo, że dużo łatwiej to
to zrobić. Myślę, że to nie wymaga specjalnego komentarza. Przechodzimy do strony. To jest, proszę nie regulować odbiorników, to jest wymazane oczywiście, żeby nie rozpowszechnić żadnych danych, których nie powinniśmy rozpowszechnić. Natomiast mam nadzieję, że widać budowę strony, tak? To jest strona główna i tak jak mówiłem, mamy ludzi, mamy instytucje, mamy projekty i mamy ogłoszenia, tak? Czyli te wszystkie cztery filary, o których mówiłem. Czyli mamy informacje o tym, kto może współpracować, kto może pomóc, kto być może ma jakąś wiedzę, którą możemy wykorzystać. Mamy informacje o instytucjach, czyli zarówno instytucjach naukowych, jak i firmach, przedsiębiorstwach i tym podobnych, prawda? Mamy informacje o konkretnych projektach. Proszę zauważyć, że dany człowiek może pracować w danej instytucji realizującej dany projekt, ale możemy się w tych wszystkich trzech punktach możemy znaleźć zaczepienie, tak? Jeżeli potrzebny nam jest człowiek, jeżeli potrzebna nam jest instytucja i jeżeli potrzebny nam jest ten konkretny projekt, tak? Możemy znaleźć te informacje oczywiście są w portalu powiązane i możemy dać ogłoszenie, że potrzebujemy informacji czy projektu. Tak, baza danych, informacji, aktualności, wyszukiwanie, komunikacja, czyli wszystko co jest na stronie projektu potrzebne do realizowania zadań. Jeżeli chodzi o bazę danych, tak, mamy profile, mamy instytucje, mamy projekty, mamy ekspertów i mamy ogłoszenia. Myślę, że tutaj też to nie wymaga specjalnego komentarza. Zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej i sprawdzenia, jak to działa. Natomiast to jest wszystko, to oczywiście wszystko wynika z tego, co wcześniej mówiłem. Tak. Rejestracja. To jest oczywiście punkt konieczny i jak Państwo widzą, trochę tych danych zbieramy i przetwarzamy. Natomiast proszę nam wierzyć, że to jest niezbędne do tego, żeby potem to wyszukiwanie i to spinanie działało efektywnie. Tak? To znaczy im więcej Państwo wprowadzą tych danych, tym łatwiej potem będzie Państwa odszukać jako instytucję, czy jako firmę, czy jako projekt, czy jako osobę przez inną instytucję, osobę, czy firmę w celu nawiązania współpracy, tak? Przykładowy profil. To są już techniczne sprawy, tak? Więc możemy je... Natomiast mamy oczywiście ustawienia prywatności, tak? To znaczy nie popełniamy błędów młodości różnych portali społecznościowych. Staramy się od razu wyjść naprzeciw wszelkim oczekiwaniom tego, że być może ktoś będzie chciał wyszukiwać po tych danych, tak? Ale być może nie będzie chciał udostępnić tych konkretnych danych. Być może będzie chciał to zrobić później, być może będzie chciał to zrobić bardziej granularnie. Także proszę się nie obawiać, po rejestracji mają Państwo pełną kontrolę nad swoimi danymi. Część, prawda, sekcja instytucje, również dane do rejestracji, prawda, również tagi. Tutaj bardzo prosimy nie pomijać tego kroku wybierania tagów, tak? To znowu, to jest to samo, co w przypadku osób prywatnych, podawanie danych o sobie. Tagi pozwalają wyszukać, wybrać, odnaleźć te instytucje, które są w stanie zrealizować ten konkretny projekt, na którym Państwu będzie być może zależało, albo pozwolą Państwa znaleźć osobom, które będą chciały z Państwem realizować jakiś projekt. Profil instytucji. Proszę zauważyć, tak jak mówiłem, instytucje są powiązane z ludźmi, tak? To znaczy mamy możliwość przechodzenia z jednej sekcji do drugiej. To nie są silosy. I projekty. Proszę zauważyć, że to dzięki rozmyciu jest może nie do końca widoczne, ale dajemy również informacje o stopniu zakończenia tych projektów, tak? To znaczy wchodząc... Tak? Dobrze mówię? Czy nie? Tak. Dobrze mówię. Można łatwo zobaczyć wszystko, co jest potrzebne. I nowy projekt, tak? Analogicznie do osoby czy instytucji. Tutaj też bardzo prosimy o wypełnienie tagów, które pozwolą łatwiej odnajdywać osoby. Widok projektu.
i eksperci. Tak? To znaczy, to są już osoby współpracujące z fundacją, które pomagają, oferują możliwość skonsultowania konkretnych spraw, tak jak mówiłem, głównie spraw patentowych i związanych z własnością intelektualną. Zapraszam do korzystania. Ogłoszenia. To jest to, o czym mówiłem, że można również, jeżeli się nie znajdzie projektu, który nas interesuje, można dać ogłoszenie informujące o tym, że poszukujemy takiego a takiego projektu. Oczywiście im więcej danych, tym lepiej. Zapraszam do korzystania. Tak wygląda ogłoszenie już po opublikowaniu. Informacje. Oczywiście to nie jest tak, że portal żyje sobie w swojej bańce i trzeba na niego regularnie wchodzić, żeby sprawdzać tak informacje. To by było niepraktyczne. Staramy się udostępniać wszelkie możliwe kanały komunikacji i powiadamiania o zmianach, które tylko możemy zaimplementować. I jeżeli są jakieś potrzeby, jeżeli są jakieś dodatkowe pomysły, w jaki sposób nawiązać z Państwem kontakt, w jaki sposób Państwo chcieliby korzystać z tego portalu, również czekamy na informacje i na sugestie. Newsletter, informacje o nowościach w serwisie, wysyłka średnio raz na 2 tygodnie, tak? To znaczy nie zalejemy Państwa skrzynki pocztą. Zresztą oczywiście, jeżeli Państwo nie byliby zainteresowani, newsletter można wyłączyć, to jest absolutnie opcjonalne. Ale jest dostępny dla wszystkich użytkowników serwisu. CMS dla instytucji i projektów. Instytucje i projekty mogą skorzystać z CMS-a już wewnątrz projektu. Tak? Jest to też duże ułatwienie dla instytucji, które być może nie mają własnego projektu, czy chciałyby w jakiś sposób skorzystać z takiego narzędzia, a nie wiedzą, gdzie zacząć. Kanały RSS, to jest oczywiste i to nie wymaga chyba dalszego komentarza. Również zapraszamy do korzystania. Tagi i branże i wyszukiwarki. Tak? Tak jak mówiłem, jest możliwość wyszukiwania w serwisie. Proszę się nie przejmować tym konsultacje, to jest tylko fragment menu. Wyszukiwarka jest oczywiście po wszystkich działach. Tak, przeszukiwanie po tagach. Tak, myślę, że też nie wymaga specjalnego komentarza. Wyszukiwarka pozwala wyszukiwać w konkretnych częściach serwisu, tak? To znaczy, jeżeli są Państwo zainteresowani konkretnym rodzajem danych, tak? To znaczy ogłoszeniem, czy profilem, czy projektem, czy instytucją, można pozostałe wyłączyć i wyszukiwać tylko po tym, co jest dla nas w danej chwili istotne. I w ramach portalu jest też zaimplementowana komunikacja, tak? To znaczy, jeżeli by na przykład Państwo nie mieli ochoty udostępnić swojego adresu e-mail bezpośrednio użytkownikom, to można ich poprosić o wysłanie prywatnej wiadomości w ramach portalu, tak? W ten sposób z jednej strony mają Państwo możliwość nawiązania kontaktu z innymi użytkownikami portalu, również instytucjonalnymi, natomiast nie wystawiają się Państwo na ewentualnie wzrost spamu poprzez udostępnienie adresu e-mail niepowołanym osobom. Mamy również oczywiście komentarze i głosowanie na projekt. Tak, oczywiście skłamałem poprzednio, to nie był postęp, tylko wynik głosowania. Jest możliwość głosowania na projekty, jest możliwość, mówiąc kolokwialnie, wykopywania projektów, tak? To znaczy informowania, że ten projekt jest dobry, a ten projekt może niekoniecznie. To jest informacja ważna zarówno dla innych użytkowników, którzy szukają projektów, ale proszę też zauważyć, że jest to informacja niezmiernie ważna również dla ludzi, którzy prowadzą ten projekt, dla twórców tego projektu, tak? To znaczy, jeżeli oni dostają informację, że nie każdemu się to podoba, to mają jakąś daną, na której mogą się oprzeć i stwierdzić, że kurczę, to może musimy jeszcze coś dopracować, tak? I tutaj zapraszam do zarówno głosowania, jak i komentowania i dawania tej informacji zwrotnej w takiej bardziej pełnej formie, tak żeby nie tylko była informacja, że coś jest nie tak,
ale w jaki sposób coś jest nie tak i co można by jeszcze dodać, zmienić lub poprawić. Wiadomości. Myślę, że to nie wymaga specjalnego komentarza, to wszyscy znamy z różnych innych portali społecznościowych. Natomiast jak powstawał serwis Spinacz, tak? Najpierw określiliśmy funkcjonalności strony, których potrzebujemy. Przygotowaliśmy schemat bazy danych, implementacja podstawowych funkcjonalności strony i po czym dopiero rozplanowanie wyglądu strony. Także jeżeli dojdziemy do wniosku, że skórka jest nie taka, jaka powinna być, to nie ma problemu, żeby to zmienić oczywiście. Etapy powstawania serwisu dalej, tak? Po przygotowaniu szaty graficznej i podpięciu prowadziliśmy testy, uruchomiliśmy portal dla publiki 15 czerwca 2011 i oczywiście natychmiast dostaliśmy bardzo dużą ilość informacji o ewentualnych błędach czy potrzebach poprawek, które skwapliwie wykorzystaliśmy, ażeby poprawić i naprawić i ulepszyć portal. Nie wiem, czy są na sali osoby zainteresowane kwestiami bardziej technicznymi. Ja tu tylko po łebkach za chwileczkę przelecę te informacje techniczne. Jeżeli byliby Państwo zainteresowani tą stroną techniczną projektu Spinacz, to oczywiście jesteśmy dla Państwa dostępni zarówno przez portal, jak i teraz fizycznie i przez wszystkie inne kanały informacyjne Fundacji. Natomiast oczywiście używamy narzędzi open source, jak żeby inaczej. Używamy bazy danych PostgreSQL, używamy Xapiana i Haystack, używamy Pythona jako głównego języka programowania strony, framework Django i jQuery jako biblioteka języka JavaScript, pozwalająca nam troszeczkę ten portal ożywić. Myślę, że tutaj już kwestie techniczne szybciutko przelecimy. Co dalej? Po pierwsze przygotowujemy portal w wersji mobilnej, tak? To znaczy dostępnej na urządzenia o małym ekranie z niewielkimi możliwościami użycia prawda, myszy czy klawiatury, tak? A dlaczego nie? To znaczy ja na przykład zdarza mi się korzystać z portali na urządzeniach mobilnych i jeżeli portal oferuje wersję mobilną, to jest mi dużo wygodniej, jeżeli jest dobrze zrobione oczywiście, dużo wygodniej mi korzystać z portalu, tak? A ponieważ czasami jest potrzeba, co już zdarzało się w przeszłości na przykład mi nieraz, potrzeba sprawdzenia czegoś na konkretnej stronie, tak? To znaczy ten portal będzie oferował bardzo dużą ilość informacji, będzie dawał informacje o ludziach, instytucjach, projektach itd. itd. Nie zdziwiłbym się, jeżeli zaszłaby taka sytuacja, że na przykład gdzieś w pociągu, czy gdzieś oczekując na spotkanie z kimś, chcemy jeszcze dodatkowo sprawdzić pewne informacje, a nie mamy w tej chwili możliwości odpalania laptopa, czy uruchomienia komputera, czy skorzystania z kafejki internetowej, tak? Ale mamy ten telefon, mamy tę platformę mobilną i możemy spróbować znaleźć te informacje w ten sposób, tak? Korzystanie z tego portalu na platformach mobilnych w tej chwili może niekoniecznie być najbardziej wygodne, natomiast jeżeli pojawi się platforma mobilna specjalnie przygotowana, no to wyszukiwanie i korzystanie z tych informacji w ten sposób będzie też dużo bardziej wygodne. Do dalszej dyskusji zaproszę może później, natomiast teraz pójdźmy dalej. Przygotowanie API, funkcjonalności Spinacza dostępne poza portalem, tak? To znaczy, żeby inne portale, żeby inne instytucje, żeby inne firmy i tak dalej mogły korzystać z tych danych bezpośrednio, bez zapośredniczenia przez osobę, która musi wyklikać te dane, tak? Bez zapośredniczenia przez jakiś system czy automatycznego czytania tej strony. Po to te dane tam są, żeby z nich korzystać. W związku z czym nie widzimy powodu, aby nie udostępnić tej możliwości automatycznego, maszynowego przetwarzania tych danych również innym osobom i innym instytucjom. Rozszerzenie działalności platformy o projekty nieinformatyczne. Tak? Ale to już jest przyszłość i o tym może kiedy indziej. Zobaczymy, co będzie w przyszłości. I myślę, że to tyle. Tak? Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do korzystania z projektu Spinacz. Oczywiście jesteśmy, tak jak mówiłem, dostępni dla Państwa i dziś, i w przyszłości, w tej chwili fizycznie,
potem również poprzez wszelkie kanały informacyjne fundacji, poprzez stronę projektu Spinacz. No i cóż, i zapraszam do korzystania. Dziękuję pięknie.